mija rok, jak jestem tutaj proboszczem i poznaję tych ludzi, i muszę przyznać, że spotkałem się z dużą życzliwością. Jako proboszcz mam wiele spraw związanych chociażby z załatwianiem jakichś urzędach. No i widać rzeczywiście życzliwość, jak wchodzi ksiądz, zawsze w sutannie, to są bardzo życzliwi, otwarci, pomagają. Choć wiadomo, że są i tacy obojętni, bo przecież w każdym społeczeństwie są różni ludzie. Ale mając jakieś odniesienie do większych miast, to myślę, że w Bełchatowie księża, którzy tu pracują, wyrażają się bardzo pozytywnie. Ja oczywiście to potwierdzam już po tym czasie poznania tych mieszkańców Bełchatowa. Na pewno to społeczeństwo jest zróżnicowane, bo wiadomo, że jest dużo ludności napływowej. Przez wieki była jedna parafia, od ponad 30 lat zaczęły tworzyć się następne. W tej chwili jest 6 parafii. Jest ludność, można powiedzieć, z całej Polski, ludzie, którzy przyjechali do pracy. Wiadomo, że muszą się jakoś integrować i ze tą społecznością, i też i z parafiami. I to na pewno niekiedy słyszę, a u nas w parafii to było tak, a u nas tam na wsi to było tak, także dochodzą takie głosy, że ludzie mają też jakieś swoje własne doświadczenia, z którymi tutaj przybyli. Na pewno jest praca i w tej chwili myślę, że ludzie tutaj pracujący mają jakiś zapewniony byt, choć już coraz częściej się słyszy, że i z tym jest już trudniej, ale jako proboszcz na pewno mam pewien problem co do tego, żeby tych ludzi jakoś integrować i wokół kościoła. Dzisiaj ludzie zaganiani, praca, wyjazdy, różne sprawy i niekiedy ta przynależność do parafii nie jest już taka, jak bywało to pewno kiedyś, bo mam gdzieś tam działkę, jadę tam będę na mszy świętej, tam jest moja druga parafia, także to jest też takim znakiem, że ludzie więcej po prostu się przemieszczają. Mieszkańcy często to podkreślają i zresztą mają powody i cieszymy się, że jesteśmy jednym z niewielu miast, jeśli dobrze wiem, to tylko 4 miasta w Polsce mają za patrona świętego Jana Pawła II. Są uroczystości związane z wyborem papieża, są uroczystości związane z dniem patrona, który niebawem się zbliża. Będziemy się wspólnie modlić za mieszkańców Bełchatowa. Zapraszamy często na takie uroczystości kogoś, kto może jeszcze bardziej był związany z Ojcem Świętym. Rok temu był arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W tym roku będzie ksiądz prałat Krzysztof Nykiel. Chcemy jeszcze przez takie świadectwa ludzi, którzy byli blisko papieża, jeszcze lepiej poznać, kim jest dla nas święty patron. Są relikwie, jest pomnik, jest oratorium, jest szpital Jana Pawła II, a więc wiele takich znaków, że potrzebujemy, że i zarazem szczycimy się tym, że w życiu tym codziennym, czy chociażby w służbie zdrowia, patronuje nam święty Jan Paweł II. Działają różne stowarzyszenia, czy Oaza Rodzin, czy Kościół Domowy. To wszystko, myślę, że to jest też jakiś owoc tej myśli, tego działania, tej pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II, który, tak wiemy, kładł nacisk na rodzinę i mamy możliwość i powinniśmy jeszcze bardziej odkrywać treści, które przekazał nam święty Jan Paweł II. Myślę, że to nas jeszcze bardziej mobilizuje jako mieszkańców Bełchatowa, żeby rodziny tu mieszkające szukały
większej tej inicjatywy w swoim działaniu, w nauczaniu Jana Pawła II. Na pewno jest wiele, wiele do zrobienia i myślę, że parafie i księża mają w tym jakieś szczególne zadanie, żeby przybliżać to nauczanie i umacniać poprzez wstawiennictwo świętego papieża, jak mówimy, papieża rodziny, by te rodziny były mocne, mocne miłością, mocne wiarą. Myślę, że to zadanie stoi przed każdą rodziną, nie tylko w Bełchatowie, ale my czujemy się jakoś szczególnie pod tym przemożnym wstawiennictwem naszego patrona. Myślę, że jeśli rodziny będą żyły Bogiem, to przecież w rodzinach rodzą się powołania i to jest ta nadzieja, że im więcej będzie Boga w tych naszych rodzinach, tym więcej będzie tej troski o to, żeby tego Boga przekazywać, a czynią to kapłani. Bo tak się złożyło, że w niedzielę 1 czerwca w Bełchatowie w trzech parafiach były prymicje. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego w dwóch naszych decyzjalnych, w jednej zakonnej parafii, że te powołania są i możemy się tym szczycić, ale myślę, że to jest też zachęta dla młodych, dlatego mówimy wszędzie o tym i szczycimy się po to, żeby jakoś tych powołań ciągle przybywało, bo zależy nam na tym. Ja mogę się tylko jako proboszcz tej parafii, najstarszej parafii, trochę ze smutkiem powiedzieć, że z naszej parafii nie ma w tej chwili powołania i nie ma nikogo w seminarium. O tym mówiłem w niedzielę, że musimy wszystko czynić i prosić Boga, żebyśmy również byli jako najstarsza parafia świadkami, że zależy nam na tym, by z naszej parafii, z naszych rodzin zrodziło się powołanie.